Dzień dobry. Ja bym chciał się spotkać z prezydentem Szczurkiem. Musi pan powiedzieć, że pochodzi 215 na drugim piętrze. A on będzie jeszcze czynny ten... Ogólnie do godziny 16. Do 16. Teraz jest 16:29. A u was mógłbym jakieś pismo ewentualnie złożyć z taką prośbą, tak? Spotkanie. Czy ja mógłbym uzyskać kartkę? Bo to by mi ułatwiło napisanie. My mamy dzisiaj 12. Pisze prezydent miasta Gdyni. Proszę o wyznaczenie terminu pytania dotyczącego jawności obrad ciał kolegialnych jednostek samorządu terytorialnego Gdyni. O, to bym poprosił kopię tego. Kopię niestety panu nie zrobię, bo nie mam. A w jaki sposób można... No, kartkę mogę dać, może pan to przypisać. Aha, to tak. No dobra, to ja szybko napiszę, to będzie tak samo wyglądało. Miałbym taką prośbę, żeby wpisać adres do respondencji, bo prawdopodobnie przyjdzie listem... Aha, polecony, listem tak? Polecony, już... tak. Dobrze, okej. Okay. Nie, bo pierwsze jak pisałem pismo, to przyszła odpowiedź na adres mailowy, bo taki napisałem. Ale to było w 2007 roku. Ale to wtedy pisałem do prezydenta, zaprosił mnie dyrektor Urzędu Miasta. To się szybko zadziałało. To była ciekawa rozmowa, aczkolwiek niewiele z niej wynikło. Bo dzisiaj próbowałem właśnie w jakiś sposób spotkać się z wiceprezydentami również, żeby wyjaśnić tą sprawę. Sprawa dotyczy głównie Komisji Kultury Rady Miasta Gdyni. Nie wiem, nie było tych wiceprezydentów dzisiaj w pracy, przynajmniej o godzinie 15, po 15. Bo pana prezydenta widziałem, ale nie miałem niestety czasu. Ja to pokreślę troszeczkę samorządu.
rozumiem, samorządu. Dziękuję. A sobie poskreśla mi tutaj sił kolegialnych samorządów Gdyni po prostu. O, tak będzie najprościej, tak? I tutaj, tutaj się podpisuje. No dobrze, to, to ja już kopię sobie przygotowałem. Nawet skreślenia wyglądają podobnie. Poprosił o te numerki. Kieruje pan też pismo do pana prezydenta Wojciecha Szczurka, tak? To prezydent miasta Gdyni chyba się tak nazywa. Kierować. Aha, bo może ja dopiszę jeszcze do przewodniczącego Rady Miasta jeszcze kopię, można by było tam dopisać. O. Bo to jest dobre zapytanie, bo może mi pan prezydent odpisać, że on się tym nie zajmuje, tak? I wtedy mogę dopisać? Tak, już no, to jest etykietowany już na prezydenta, więc to jest... To jeszcze ja tutaj do wiadomości napiszę, tak? Okej, okay, na tych dwóch rzeczach. No, no i tak może przekażę, bo może się okaże, że to jest poza jego kompetencjami. Dobra, to też wiadomo, kto jest przewodniczącym, to trzeba pisać. Musiał dodatkowe pismo pisać, a to zaraz postawię, to mogę sobie to bez składania włożyć. Czy była drugi raz w historii utajniona Komisja Kultury? To mnie interesuje dlaczego. Do widzenia. Do widzenia.